Natalia uwierzyła, że Sebastian całował się wczoraj z Hanią i bardzo ją to zraniło. Jak mogłeś? Co mogłem? Jak mogłeś całować się z dziewczyną, którą ledwo znasz? Ale o czym ty mówisz? Oj, nie udawaj głupiego, całowałeś się z Hanką, wiesz co, myślałam, że jesteś inny, jesteś dokładnie taki sam jak wszyscy inni faceci i zawsze skorzystać, jak dziewczyna jest chętna. Ale o czym ty do cholery mówisz? Ja nie całowałem się z żadną dziewczyną. Jasne, wiesz co, bardzo mnie rozczarowałeś. Ale w ogóle to nie ma sensu, co cię w ogóle obchodzi, co ja robię? Najwyraźniej mi obchodzi, okej? Bo tak. Nalia, spokojnie, oddychaj. Zaraz zwariuję. Nalia, wszystko będzie dobrze, co się dzieje? Nic nie będzie dobrze. Czemu się tak denerwujesz? Bo nie mogę znieść tego, że mógłbyś mieć dziewczynę. Ale dlaczego? Bo się chyba w tobie zakochałam. Co? Przepraszam. Nie, poczekaj, Natalia. Poczekaj. Nie przepraszaj. Ale co teraz będzie? Przecież ja jestem z Tymonem. A chcesz z nim być? No nie, tylko nie wiem, co mu powiedzieć. Chodźmy.